Was zachęcić do przygotowania wspólnie ze mną lodów. Moim zdaniem jest to najpyszniejsza wersja lodów, jaką kiedykolwiek udało mi się przygotować. Nasze lody będą się składały z dwóch warstw, będą to lody dwusmakowe. Pierwszą warstwę przygotujemy sobie na bazie mleczka kokosowego z puszki. Jeżeli wybieracie takie mleczko, to pamiętajcie, żeby szukać takiego, które w swoim składzie będzie miało jak najwięcej mleka kokosowego, a jak najmniej innych dodatków. Drugą warstwę naszych lodów przygotujemy sobie na bazie odżywki białkowej. W moim przypadku będzie to odżywka o smaku pina colada. Dodatkowo jeszcze do tej warstwy będą nam potrzebne jakieś dowolne owoce. Ja sobie użyję tutaj akurat mrożonych śliwek, ale możecie użyć jakichś innych Waszych ulubionych owoców, na przykład truskawek. Ważne, żeby one były po prostu wcześniej zmrożone. Gorąco Was zachęcam do wykonania sobie samodzielnie takich właśnie lodów w domu. Moim skromnym zdaniem są one dużo smaczniejsze od tych lodów, które możemy znaleźć w sklepie. No i oczywiście składem też przebijają te sklepowe lody. Tak więc chyba nie ma tutaj się co rozgadywać. Zapraszam Was do dalszej części filmiku, gdzie pokazuję, jak je wykonać. Do wykonania pierwszej warstwy będzie nam potrzebne mleczko kokosowe. Będzie nam potrzebne też kakao. Jest to po prostu zwykłe, odtłuszczone, gorzkie kakao i 3 tabletki stevii, ale tak jak zawsze wspominam, jeżeli nie lubicie, to zastąpcie koniecznie czymś innym, na przykład słodzikiem, na przykład syropem z agawy, syropem klonowym, czy też po prostu miodem. Przygotowanie jest bajecznie proste. Do naszego mleczka kokosowego dosypujemy sobie kakao. Teraz pomiędzy dwoma łyżeczkami rozkruszam sobie stevię i dodaję ją tutaj. Teraz całą masę trzeba sobie wymieszać, klepując kakao w mleczko. Tak przygotowaną masę wstawiamy sobie teraz do zamrażarki do mocnego schłodzenia. Jeżeli macie ochotę na takie lody na patyczkach, to możecie w tej chwili tę masę przelać sobie do foremek na lody i po prostu zmrozić na kość. Wyjdą wtedy Wam fajne lody. Natomiast na ja wolę, kiedy te lody są po prostu bardzo mocno schłodzone, tak więc wstawiam teraz tę masę do zamrażarki. I do wykonania drugiej warstwy będzie nam potrzebna odżywka białkowa. Ja mam o smaku pina colada, ale myślę, że świetnie tutaj sprawdzi się również taka o smaku waniliowym albo na przykład kokosowym. Możecie użyć jakiejś Waszej dowolnej, byle Wam smak odpowiadał. Trochę wody do rozpuszczenia sobie odżywki i jakieś dowolne mrożone owoce. Ja sobie akurat użyję śliwek. Do odżywki dolewamy sobie wodę i mieszamy wszystko. Pamiętajcie, że im więcej dodacie wody, tym Wasze lody będą mniej gęste, będą rzadsze. Nie chodzi o to, żeby tutaj tę odżywkę rozpuścić. Jak widzicie, moja nie chce się rozpuścić, więc może być to też w takich grudkach. Zaraz to zblendujemy i grudek nie będzie. Ja najpierw spróbuję sobie zblendować same owoce. Zawsze tak narzekam na ten biedny blender, a on sobie całkiem dobrze daje radę. Tak jak widzicie, troszeczkę już to wszystko rozdrobniłam i w tej chwili, żeby wszystko szło łatwiej, dolewam sobie tutaj moją odżywkę. Ta odżywka białkowa pełni tutaj też rolę słodzika, dlatego tej warstwy nie potrzebujemy dosładzać. I warstwa numer 2 również jest już gotowa. Z zamrażarki wyciągnęłam sobie moją pierwszą warstwę, spędziła w niej jakieś 1,5 godziny. Nie jest zmarznięta na kość, nie jest zamrożona, natomiast jest bardzo przyjemnie schłodzona. I teraz na warstwę numer 1 wylewam sobie warstwę numer 2. I ja dodatkowo dekoruję jeszcze 2 listkami świeżej mięty. Ale możecie to pominąć, jeśli nie lubicie. Takie lody możecie wstawić oczywiście w tej chwili jeszcze raz do zamrażarki, jeżeli ta konsystencja Wam nie odpowiada, jeśli chcecie, żeby one były bardziej zmrożone, natomiast mnie takie smakują najlepiej.